już po raz 23 się tutaj spotykamy. Organizatorem tej imprezy, tego biegu jest Rada Sołecka w Rudzach oraz burmistrz Zatora. A pomagają przy organizacji pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze. Przywitać naszych gości, a są mi nimi pani Iwona Gibas, wiceprzewodnicząca Sejmiku Małopolskiej. Brawa, dziękujemy za przybycie. Oraz pan Piotr Polanek, dyrektor Kancelarii Sejmiku Małopolskiego. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj tak licznie zgromadzeni, że ten bieg cieszy się tak ogromną popularnością. Powiem tak, jako radna wojewódzka z ziemi oświęcimskiej, bardzo się cieszę, że mogliśmy jako samorząd województwa małopolskiego wesprzeć finansowo po raz pierwszy właśnie tą uroczystość. Także gratuluję tutaj organizatorowi, pani sołtys Uli Dąbrowskiej. Gratuluję burmistrzowi, takiego sołtysa, który organizuje od lat tak udany bieg. A państwu z okazji 3 maja życzę udanego dnia. Wszyscy przygotowani, rozumiem. Gratulujemy, życzę powodzenia. Dobiegli, gotowi, tak. I wystartowali, proszę państwa, 85 zawodników, którzy zapisały się do biegu. Gorące brawa dla wszystkich. Wszystkim życzymy, aby dobrze jak najszybciej w miarę swoich możliwości potrafili dobrać do mety. A proszę państwa, są z nami bardzo dobrzy. Thank you.
czas, co chwilę, bo pani skończy. Dobry, dobry. Tak jest, damy radę. Pierwsze gratulacje, teraz patrzmy na czas. 32 minuty, 26 sekund. Proszę Państwa, na rowerze trzeba się zmęczyć, aby taki czas wybiegać. I jest kolejny zawodnik. Brawa dla drugiego na mecie. Pan Jan Wydra. Serdeczne gratulacje. I mamy kolejnego zawodnika na mecie. Jest to zawodnik numerem 1267, a więc pan Adrian. Nie ma to jak pokazać się przed własną publicznością. Jak rywalizacja z panem Andrzejem, z tego co wiem, akurat tego zawodnika się pan najbardziej ma. Tak, zgadza się, nie wiem, jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać. No akurat w tym roku jeszcze raz. Serdeczne gratulacje, witam pana Andrzeja. Jak rywalizacja dzisiaj? No było ciężko, ale wiem, że to moi biegiem przed własną publicznością, dlatego tym bardziej wiem, że go zagrzewali do walki i nie odpuszczał, bo chętnie teraz właśnie się urwać. No i nie udało się, gratuluję Tomkowi, bo bardzo dobry finisz, no niestety musiał opuścić. Gratulacje dla obydwu zawodników. I mamy kolejnego zawodnika na mecie. Jest to Michał Talaga. I proszę, jaki 10 km w nogach, a finisz jakby po 100 metrach. Cieszę się bardzo, że udało mi się wygrać w mojej miejscowości Rudze, w mojej rodzinnej gminie. Udało mi się wygrać z bardzo dobrym zawodnikiem Andrzejem Lachowskim. Cieszę się, że podtrzymuję rodzinne tradycje. Brawa nie dlatego, że kończy ten bieg, ale brawa, że on brawa, kolejny zawodnik. Gratulacje, Janiu! Mateusz Wiesica. Jest kolejny zawodnik, który kończy bieg. Brawa. Cześć Wójcik. Poprzedni. Artur Motyl. I brawa dla wszystkich zawodników, którzy dziennie ukończyli ten bieg. Jest kolejny zawodnik, 1272, to jest pan. A od początku prowadząc jest tą panią pani Sylwia Byrska, Kim Sobczyk z Rokowa. Gratulacje dla pani Sylwii. Dobiegają kolejni zawodnicy. Ja postaram się podejść, może na chwileczkę. Bardzo fajna szybka, pierwszy biegu, także płaska. Czy to jest debiut tutaj na Rudzach? Nie, chyba już dwa razy, trzeci raz. A w Pudło już się zdarzyło, czy jeszcze nie? Tak. No to gratulacje po raz kolejny na Pudle, tym razem jako zwycięzcy do inny, ale trzeba, myślę, że musimy to pamiętać, że bieganie zaszczepił wśród mieszkańców. Kobiet nie pyta się o wiek, ale mężczyzn można. W jakim wieku i który raz tutaj startujemy? Ja mam 63 lata, startuję tu chyba 6 raz, zawsze tutaj wiele przyjeżdżam i jest bardzo fajna atmosfera, taka narodowa. Ja jestem akurat te osoby, że wartości narodowe dla mnie są najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Jak wrażenia z biegu? Widzę, że cały bieg byłeś zającem, który ciągnął panią Kasię do mety. Teraz to się tylko bawię zbieganie, także mogę ją poprowadzić, żeby jakiś dobry wynik zrobiła. Gratulacje. Ja zapraszam tutaj panią Katarzynę Góralczyk.
prywatnie moją żonę. Dzień debiut tutaj na Rudza. Jak Kasia, trasa, jak się biegało? Bardzo fajnie. Jak na własne możliwości, bardzo fajny wynik, gratulacje.